Siemanko, wiecie, w kolejnym odcinku na kanale i zaczynamy kolejny, a właściwie drugi już tydzień eventu z urodzin FUT. Nowe ikony, nowe karty, m.in. Vinicius Junior, m.in. Eusebio, więc naprawdę jest co trafiać. I te karty, trzeba przyznać, wyglądają dużo lepiej niż te z pierwszego zespołu. I na sam początek oczywiście omówimy sobie to, co mamy w zadaniach nowych, nowego, bo jest naprawdę kilka bardzo fajnych nowych zadań. I między innymi jest piłkarz urodzinowy, jest Hincapie 87 i można go robić, co ciekawe, po raz pierwszy chyba to jest dodane w Mistrzostwach FUT Rivals lub Squad Battles, czyli wszędzie, gdzie tak naprawdę gramy, oprócz tych meczów towarzyskich. I do tego jest kolejny żeton do wymiany urodzinowej. I obok tego jest urodzinowy puchar i za zakończenie tego, czyli wygranie 10 meczów, mamy urodzinową paczkę piłkarzy FUT. I jest on na 7 dni, więc myślę, że warto sobie zrobić. I też to ważne, są tutaj 3 aż żetony za rozegranie 8 meczów i wygranie 2. Więc też bardzo to polecam. I urodzinowe wyzwanie draftu. I tutaj mamy kolejny żeton za jeden mecz w drafcie, tylko wystarczy rozegrać. I tutaj po prostu wystarczy rozegrać mecz i dostaniemy żeton darmowy, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kielini 87, Rebić, kilka kart tutaj z poprzednich eventów. Co ciekawe, King, naprawdę świetny środkobrońca za rozegranie 10 meczów w drafcie, więc naprawdę fajne zadania sezonowe. I tutaj mamy kolejne paczki jakieś za wygranie meczów, nie za tylko rozgrywanie. I chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe zadania sezonowe. Jeżeli robiliście codziennie logowanie, to już powinniście mieć 9 ukończonych, więc zostały już tylko 3. I na zakończenie oczywiście paczka z dwoma zawodnikami 85+, więc to też na pewno będzie już, myślę, w kolejnym odcinku, będzie chyba w poniedziałek albo we wtorek. Jeżeli chodzi o punkty przełomowe, tutaj chyba nic nowego się nie pojawiło, szczerze mówiąc, więc możemy przejść do sklepu. Chociaż nie, jeszcze zrobimy sobie SBC, bo tutaj też kilka się nowych pojawiło. Oczywiście SBC o ikonę i to wydaje mi się, że też dzisiaj zrobimy, ale nie wiem, czy będę otwierał w dzisiejszym odcinku. To jest player pick? To jest player pick, zapomniałem, myślę, że to jest paczka, więc w dzisiejszym odcinku też będziemy otwierali właśnie tą paczkę po tym, jak zrobimy sobie pack opening. Oczywiście FUT 19 przez chyba 3 dni, albo 4 nawet, nie było tych SBC, więc zostały jeszcze chyba 3 takie, że będą żetony i dodatkowe paczki. Ale jeżeli chodzi o nowe SBC, które staliśmy dzisiaj, jest to Aleksandro 89, który wygląda w ten sposób i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny środkowy pomocnik, nie lewy obrońca, chociaż lewy obrońca też nie jest najgorszy, ale wydaje mi się, że jako środkowy pomocnik byłby dużo, dużo lepszy, ale z tego co widzę nie jest on najtańszy, 86, 85, 82, więc w końcach 150, może 200 tysięcy, więc troszeczkę chyba dużo, jak na ten etap gry i na karty, jakie mamy na rynku transferowym, już wcześniej mieliśmy dostępne w SBC, czy gdziekolwiek indziej. I jest jeszcze N'Golo Kanté, którego dostaliśmy chyba wczoraj, czy przedwczoraj i z tego odcinka nie robiłem jeszcze i nie mówiłem o nim, ale karta jest ok, naprawdę za taką cenę, jaką jest tutaj, chyba 1,5 miliona, albo nawet więcej, 1,7 mln chyba, więc naprawdę przesadzili grubo tutaj z kosztem. Przy takim koszcie naprawdę spodziewałbym się, żeby ta karta była 94 overalla. Nie wygląda ona naprawdę jakoś niesamowicie, więc ja wam to raczej odradzam i zostawić sobie monety na coś innego, lepszego, w szczególności, że za jakiś miesiąc, może troszeczkę więcej, może 5, może 6 tygodni maksymalnie, będą już karty Team of the Season i będą po prostu one dużo lepsze od Kanté i będą kosztowały kilkadziesiąt tysięcy. I jeszcze wczoraj dostaliśmy Nkunku 89, który też wygląda całkiem ok, ale też jest on bardzo, bardzo drogi. I dalej mam jeszcze ważne mecze, gdzie są dwa żetony tym razem, ponieważ chyba w środę albo we wtorek coś im nie wyszło i po prostu SBC po prostu nie wyszło z nową kartą do wymiany, więc to są kolejne dwa do zdobycia i jest ich już chyba łącznie około 23 albo 24 dostępnych, więc już bardzo dużo dostępnych. Ja myślę, że w kolejnym albo w czwartkowym albo piątkowym odcinku będziemy robili już paczki z 20 zawodnikami 84 plus dwie paczki takie. Jeżeli już robiliście, to też piszcie w komentarzach, co wam udało się trafić. Dobra, tyle chyba, jeżeli chodzi o omawianie. Jest jeszcze paczka jedna w sklepie za 10 monet, którą za chwilkę sobie otworzymy. Ale jeszcze zachowałem sobie 7 player picków z poprzedniego tygodnia, więc zobaczymy, czy tutaj coś uda się trafić. Zaczynamy nie najlepiej. 6 do końca. Jest Lukaku 88, więc ten Lukaku tak naprawdę chyba zwraca koszt tych 7 player picków, więc bardzo, bardzo fajnie. Frankie de Jong, ok, będzie już pierwsza karta, żeby wrzucić do SBC o ikonę, chyba że jest wymienny. Wymienny także na listę transferową. I lecimy dalej. 4 do końca. Jared Moreno 85. Naprawdę fantastyczne player picki. Jeszcze 3, może teraz z tego pierwszego otworzymy. Ok, Kramaric 82. Kolejny, przedostatni. Radecki 83 i ostatni player pick z 80+. 84 Matip, także bez karty eventowej, to do klubu i zobaczmy, co będzie naprawdę bardzo fajnej paczce
ze sklepu za 10 monet. Jeżeli tego nie otwieraliście, to bardzo polecam, bo jest się po prostu nie da w tym stracić oczywiście. Jest to paczka z minimalną jedną kartą 55 i ogólnie w paczce jest 10, więc zobaczmy, co uda się trafić. Bardzo dużo osób trafia tutaj karty urodzinowe, więc na to też liczę. Czy się uda? Nie, ale jest inform chociaż tyle. Stany i będzie to Morris, ok. Także chociaż tyle, no i tak za 10 monet karta 85 w informie. I zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Luka Modric, więc dwa lokauty darmowe tak naprawdę, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I jeszcze player picks z kartą urodzinową, weźmy sobie obojętnie kogo, niech będzie Hummels i tak lecimy na Quicksilver, bo tej karty nie będę używał. I lecimy do paczek, których mam naprawdę bardzo dużo, bardzo fajnych. I zaczniemy sobie od paczki dwóch zawodników 83+. I te dwie paczki też na pewno z 20 zawodnikami 82+, dzisiaj będziemy otwierali, więc lecimy. Co będzie w pierwszej, czym zaczniemy? Walkoutem, więc całkiem dobrze. Niemcy, Espo i będzie Thomas Meller. I jeszcze karta z Ligi Europy. Wow, nie widziałem, że są nawet w paczce, nie było żadnej chyba informacji. Dalej widzimy się, jak coś będzie. I niech będzie teraz paczka z rzadkim zawodnikiem 84+. To jest paczka zadania snowe i mamy kartę urodzinową. Niemcy, niestety środkowy obrońca. Szkoda, że nie napastnik, bo byłby to Timo Werner. Ale i tak, karta 90 overalla jest naprawdę dobrze. I kolejna paczka dwóch zawodników 83+. I druga karta urodzinowa. Jaka narodowość teraz? Dania, środkowy obrońca i będzie to Kier. 87. Okej, okay, teraz lecimy z paczkami 5 zawodników 84+, więc paczki, które były dostępne w SBC przez środę i czwartek, ale chyba tylko ekrany. Francja, bramkarz, jednak jest walkout. Hugo Lloris 87. Przypominam, że jeszcze jeżeli ikona będzie w paczce, to ona się nie pojawia jako pierwsza, tylko tutaj z tyłu zawsze, na samym końcu paczki. Dobra, słuchajcie, otwieram teraz paczkę jeszcze, niech będzie ta z... Niech będą te 10 zawodników 83+, i na sam koniec te 20 zawodnikami. Jeszcze oczywiście player pick z ikoną, więc myślę, że jeszcze przynajmniej jedną kartę urodzinową uda się w tych paczkach trafić. 10 zawodników 83+, i nic. I tylko karta złota. Alba. Dobra, więc teraz pierwsza z dwóch paczek 20 zawodników 82+, i tutaj naprawdę liczę, że już coś będzie fajnego. Ale chyba tylko złota karta. Inform, nie wiem, Niemcy, Jaśpo i Thomas Meller po raz drugi dzisiaj. Jest jeszcze Trap i Laporte, więc chociaż tyle, że 3 walkouty w tej paczce trafione. I dobra, z duplikatów, które trafiłem, wrzucamy tutaj i do tego dorzucamy Cristiano Ronaldo i Edersona 90, który już mi się i tak do niczego nie przyda, bo mam jego wersję 91, więc to zgłaszamy i zostanie tylko jeden zespół 87 do zgłoszenia po ostatniej paczce 20 zawodników 82+. Którą otworzymy sobie teraz i od razu wam mówię, że w kolejnym odcinku te wszystkie paczki, które tutaj widzicie, będziemy otwierali i w końcu otworzymy te paczki z mieszanej kampanii 85+, i do tego pewnie paczka z aktualnej wymiany urodzinowej. Dobra, paczka 20 zawodników 82+. Czy w końcu uda się trafić jakąś większą kartę urodzinową? Chyba nie, tylko inform w okaucie, w wyżej kości słoniowej i będzie to Sangare 87. Czy obok niego będzie coś jeszcze? Raczej nie, Gerard Moreno i Hernandez, także to wszystko do klubu. I dobra, słuchajcie, zgłaszamy ostatni zespół, wygląda on w ten sposób i zobaczymy, co uda się trafić tym razem w player picku z ikoną 88+. Jeżeli wy robiliście to po raz kolejny, to też piszcie, czy wam udało się trafić coś grywalnego. Mam nadzieję, że w końcu uda się trafić jakąś tą jedną z najlepszych ikon typu Johan Cruyff, Eusebio i tak dalej. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie i zobaczmy, co będzie w player picku z ikoną. Czy będzie w końcu coś wielkiego? Jezus Maria. To jest najlepszy player pick, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie wierzę, co widzę na tym. Nie wiem, co ja widzę. Co tu się stało? Co ja mam teraz wybrać? Ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz, naprawdę. To jest najlepszy player pick, jaki kiedykolwiek miałem w tej grze. Słuchajcie, naprawdę, przysięgam wam, że siedzę tu już od solidnych 10 minut. I dalej nie wiem. Nie wiem, kogo wybrać, ale chyba ze względu na Barcelonę po prostu wezmę Johana Cruyffa. Wow, po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Johan Cruyff i Eusebio w wersji World Cup. To jest niewiarygodne, co to jest za player pick. Coś takiego pewnie już się nigdy nie zdarzy w FIFA. Johan Cruyff 92, który jest wart 2 700 000 monet i jest to mój najlepszy traf od, myślę, że dobrych 2 lat. To było na tyle.
i widzimy się jutro lub jutrze w kolejnym odcinku na kanale. Wow!